Hej, witam was w kolejnym odcinku Ants of Poland. Dzisiaj przedstawię wam najciekawsze oraz najniezwyklejsze mrówki. No to lecimy. Lasius niger. Mrówki te żyją w symbiozie z mszycami. Hodują ich wiele gatunków. Jedne przeznaczają ją na zjedzenie, a inne do zbioru spadzi. Tak jak człowiek hoduje krowy mięsne i mleczne. Poza tym są one w stanie wytrzymać rekordowy czas pod wodą. Jest to wiele tygodni. Numer 9 Parponera clavata jest nazywana mrówką 24-godzinną ze względu na długość trwania bólu w miejscu urządzenia. Stanowi ona maksymalny stopień bólu w skali Schmidta. Żyje w niewielkich koloniach i do prawidłowego rozwoju potrzebuje białka ssaków. Mrówki te badał polski myrmekolog Jerzy Witwinowski. Numer 8 Myrmecocystus mimicus. Ten bliski krewniak Lasius niger nazywany jest mrówką jodową ze względu na duże ilości słodkiej cieczy gromadzonej w odwłokach robotic major. Żyją one na pustyniach USA, kolonie zakładają na drodze pleometrozji, pozostawiając w życiu tylko jedną królową. Numer 7 Linepithema humile. Zwana jest mrówką argentyńską ze względu na jej gorący temperament. Przeniesiona na inne kontynenty, tworzy tam ogromne superkolonie. Europejska rozciąga się od Włoch aż do Portugalii. Inna superkolonia obejmuje większą część wschodniej Azji. Numer 6 Pardrechina longicornis. Nazywana jest mrówką szaloną, jest niezwykle szybka i ma świetny wzrok. Tworzy kolonie poliginiczne, gdzie samce są ciągle tą samą repliką ojca. Nie mają genów matki, przez co nie dochodzi do inbridu. Skolonizowała ona wiele ciepłych krajów, wypierając gatunki z lokalnej myrmekofauny. Numer 5 Atta wollenweideri. Żyje na równinach południowoamerykańskiej pampy. Zwane jest mrówką grzybiarką, gdzie liście traw i przygotowuje z nich podłoże do uprawy grzyba Leucocoprinus, krewniaka pieczarki. Tworzy gigantyczne, wielomilionowe gniazda. Numer 4 Oecopilla longinoda. Zwane jest kaczką, szyje gniazda z liści sklejanych przędzą larw. Opanowuje nieraz całe drzewa, budując na nich wielomilionowe kolonie. Występuje u niej ciekawa forma politycyzmu kastowego. Robotnice dużo opiekują się królową larwami trzeciego stadium i poczwarkami, a małe jajami i larwami pierwszego oraz drugiego stadium. Numer 3 Camponotus truncatus. Robotnice major i królowe tego gatunku mają ściętą głowę, jak wszyscy przedstawiciele podrodzaju Colobopsis. Służy ona do blokowania wejścia do gniazda. Taka żywa tarcza odsuwa się tylko, gdy napotyka robotnicy z własnego gniazda. Miejsce drugie. Mesor barbarus, zwana żniwiarką. Żniwiarki te kaleczą zbierane przez siebie nasiona roślin, że nie są w stanie kiełkować ich w podziemnych spichlerzach w wypadku powodzi. Mają silny polimorfizm wśród robotnic. Największe mają ogromne głowy i tryskają żrącą cieczą. I numer 1. Odontomachus bauri. U tej mrówki zaobserwowano najszybszy ruch w królestwie zwierząt. Jej żuwaczki zatrzaskują się w zaledwie ułamku sekundy. Poza żuwaczkami dysponuje masywnym żądłem z silnym jadem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym materiale.